Okazało się, że komendant przeniósł mnie ze służby przy szorowaniu czołgów do służby przy szorowaniu kiblów. W dodatku był na mnie wściekły, no jak kibic wschodniosłabski, bo jak mówił, przez moją durnotę może stracić posadę. Gamp! Cymbale jeden! Czy wiesz, do czego twoja durnota doprowadziła? Przez ciebie Niemcy rozwalili mur. Wszyscy twierdzą, że komunizm padł. Tylko spójrz, co o tym pisze New York Times, wrzeszczy i podtyka mi egzemplarz gazety. Widzę, duży nagłówek, półgłówek kończy zimną wojnę. New York Times. Przypadkowe zbyt dalekie wykopanie piłki może, zdaniem niektórych specjalistów, doprowadzić do zlikwidowania trwającego blisko pół wieku rozłamu między wschodem a zachodem. Jak się dowiedzieliśmy wczoraj, podczas rozgrywanych w Berlinie zachodnich finałów ogólnowojskowych mistrzostw w futbolu, żołnierz armii amerykańskiej, szeregowy Forrest Gump, tak silnie kopnął piłkę w stronę bramki przeciwnika, że poszybowała ona nad murem berlińskim i wylądowała po jego drugiej stronie, a dokładnie na środku stadionu, na którym drużyna NRD walczyła o piłkarski tytuł mistrza świata z drużyną Związku Radzieckiego. Trwały ostatnie sekundy finałowego meczu. Jego przebieg zakłóciło pojawienie się na stadionie szeregowego Gumpa, który przedarł się przez mur, żeby odzyskać kopniętą przez siebie piłkę. Zdenerwowani kibice wschodnio-niemieccy, których było 85 do 100 tysięcy, ruszyli w pościg za panem Gumpem, przypuszczalnie mając wobec niego wrogie zamiary. Pan Gump, który podobno cierpi na niedorozwój umysłowy, przedarł się z powrotem przez mur na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Pragnąc pochwycić pana Gumpa, zacietrzewieni kibice wschodnio-niemieccy również zaczęli wdrapywać się na mur, a przy okazji rozbierać ten sztuczny twór, który od kilkudziesięciu lat stanowił symbol komunistycznej opresji. Uszczęśliwieni Berlińczycy o różnych przekonaniach politycznych przyłączyli się do kibiców sportowych i razem zburzyli mur, po czym, jak nas informuje nasz korespondent, wzięli udział w największej na świecie zabawie na wolnym powietrzu, podczas której lały się rzeki piwa. W powszechnym zamieszaniu pan Gump umknął bez szwanku. Mecz piłki nożnej między drużyną NRD a drużyną Związku Radzieckiego zakończył się remisem 3-3. Nie udało nam się dowiedzieć, jaki był wynik meczu futbolowego w chwili, gdy gra została przerwana. Kiedy skończyłem czytać, komendant znów podnosi głos. Gump, ty baranie, ty głąbie! Bez komunizmu nie mamy powodu tu dłużej siedzieć. Nawet te skurwysyny ruskie gadają o odejściu od komunizmu. Z kim my do diabła będziemy walczyć, jak nie będzie komuchów? Przez ciebie cała armia straciła rację bytu. Odeślą nas z powrotem do Stanów, do jakiejś zabitej dechami dziury. Będziemy musieli opuścić tę uroczą mieścinę pośrodku niemieckich Alp. Kretynie jeden, pobyt tu to marzenie każdego żołnierza, a ty je zniszczyłeś. Chyba zupełnie oszalałeś. Krzyczy tak na mnie i krzyczy, wali piąchą w stół, rzuca przedmiotami, ale nie przerywam mu ani nic. No bo co mogę powiedzieć? Kiedy skończył krzyczeć, udałem się do moich nowych obowiązków. Szczoteczką do zębów i specjalnym proszkiem miałem szorować kafelki w łazience. A sierżant Kranz, chyba za karę, że się ze mną zadawał, miał je do czysta polerować. Oczywiście sierżant Kranz tak samo się cieszy z tej roboty jak ja. Jeszcze będziemy tęsknić do błota i czołgów, mówi. Raz na tydzień w niedzielę dostawałem przepustkę i szłem do miasta, ale odtąd komendant zawsze wysyłał ze mną dwóch żandarmów. Kazał im nie spuszczać mnie z oka. Sami rozumiecie, trochę to utrudniało moje stosunki z Grecie, no ale nic. Robiliśmy dobre miny do złej gry. Było za zimno, żeby chodzić na spacery po górach, bo zimą w Alpach panuje duży mróz. Większość czasu spędzaliśmy w piwiarni. Siedzieliśmy przy stole i trzymali się za ręce, a żandarmy siedziały obok i wiercały w nas gały. Gretchen to naprawdę fajna dziewczyna i ładna. Wcale nie chce do starości kelnerować w piwiarni, ale nie wie, co innego mogłaby robić. Gnębi się, że jeszcze nic w życiu nie osiągła. Być za stara na modelka, mówi. Und za młoda, żeby nie mieć ambicja. Może pójść na studia, zostać kimś. To dobry pomysł. Ja na to też kiedyś studiowałem.
Ja? Forrest? A co? Pyta Gretchen. Futbol, mówię. A! Jak mówiła moja mama, nie ma tego dobrego, co by się nie skończyło. I tak było w tym przypadku. Wkrótce po incydencie ze zburzeniem muru komendant wezwał nas na plac apelowy. Żołnierze, powiada, mam dla was dobre wieści, które jednych ucieszą, a innych zmartwią. Rozległ się cichy pomruk. Zmartwią obiboków i tchórzy, co tylko biorą od wojska forsę, a nie chcą wypełniać swych żołnierskich powinności. Znów się rozszedł pomruk. Ucieszą zaś tych, którzy tęsknią za wojną i walką na śmierć i życie, co, gdybyście nie wiedzieli, jest waszym psim obowiązkiem. Właśnie nadarza się ku temu okazja, a wszystko dzięki temu jednemu skurwysynowi, który rządzi Irakiem i się nazywa Saddam Hussein. Otóż skurwiel Saddam Hussein i zwierzchnik naszych sił zbrojnych, prezydent Stanów Zjednoczonych George Herbert Walker Bush, wypowiedzieli sobie wojnę. Pomruki podzieliły się na pomruki zadowolenia i pomruki niezadowolenia. Lecimy wszyscy do Iraku, ciągnie dalej komendant, dać w dupę tym pogańskim świniom. I tak też uczyniliśmy. Dzień przed wyjazdem dostałem przepustkę i poszłem zobaczyć się z Gretchen. Gretchen zaoszczędziła na kelnerowaniu dość pieniędzy, żeby zapisać się na uniwersytet. Akurat miała pierwsze zajęcia, więc czekałem na nią przed salą wykładową. Och! Forrest, jakie cudowne, woła po wyjściu z sali. Ja uczyć się mówić po angielsku. Spacerowaliśmy, trzymając się za ręce, a ja opowiadałem jej o Saddamie Husajnie, o powinnościach żołnierza i o tym, że jadę na wojnę. Kiedy skończyłem, Gretchen nie zaczęła krzyczeć, wyrywać włosów z głowy, ani nic. Ścisła mnie tylko mocniej za rękę. Spodziewała się, że wcześniej czy później coś takiego się stanie. Dobre rzeczy nie trwać wiecznie, powiada, ale ja się łudzić, że kiedyś będzie lepiej, ty tu wrócić. Ja na to. Ale nie miałem zielonego, czy mówię prawdę, czy tak jak ona, tylko się łudzę, w końcu mnie również życie zbytnio nie pieściło. Jak ty wrócić, ja mówić po angielsku jak ty, obiecuje Gretchen. Ja. Następnego ranka opuściliśmy Niemcy. Najpierw załadowaliśmy na statek nasze bety, czyli czołgi, karabiny maszynowe i inne takie, a potem popłynęliśmy do Arabii Saudyjskiej. Razem z nami nasza dywizja liczyła 18 tysięcy żołnierzy, a cała nasza armia około miliona. Arabów było dwa razy tyle, ale generał Norman Szajskow twierdził, że siły są mniej więcej wyrównane. Saddam Hussein wraz ze swoim wojskiem okupuje malutki krajek o nazwie Kuwejt, który znany jest głównie z tego, że ma od metra szybów naftowych. Kurde, ma ich tyle, że kuwejckie ropy starczyłoby nam w Stanach na co najmniej 10 lat. Zresztą pewno i dlatego przyłączyliśmy się do tej wojny, żeby wyrzucić Saddama i zagarnąć ropę dla siebie. To, co najbardziej rzucało się w oczy w Arabii Saudyjskiej, to piach. I kurz. Piachu są całe tony i kurzu też są całe tony. Piasek dostaje się pod powieki, do uszów, do nosów, do ubrań. Po prostu wszędzie. A kiedy się go spłucze, za chwilę obrasta się nim od nowa. Ktoś powiedział, że generały specjalnie nawieźli tyle piachu i kurzu, żebyśmy się przypadkiem nie poczuli tu za dobrze, zanim ruszymy do walki ze Saddamem. Ponieważ w tej Arabii nie ma normalnych kiblów, jedynie dziury wykopane w ziemi, sierżanta Kranca i mnie ponownie przydzielono do czyszczenia czołgów. Tyle, że teraz nie usuwamy błota, piasek i kurz. Codziennie wymiatamy z gąsienic wiadra piachu, chociaż po 5 minutach są tak samo zapiaszczone. Któregoś dnia wszyscy dostajemy przepustkę i ruszamy do miasta. Chłopaki są nieszczęśliwe, bo w tej Arabii nie ma ani whisky, ani kobiet. Jedno i drugie jest zabronione, znaczy się picie whisky jest zabronione, a arabki właściwie też. Niby chodzą po ulicy, ale ma się wrażenie, jakby ich w ogóle nie było. Są tak szczelnie okutane w długie czarne szmaty, że ledwo ślipia im widać. Mężczyźni arabscy też się ubierają w długie szmaty, poza tym większość z nich nosi śmieszne buty
z zakręcanymi nosami. Chłopaki mówią, że kiedy taki Arab chce się wysrać na pustyni, przytrzymuje się tych zakrętasów i wtedy nie traci równowagi. No może, nie znam się na tym. Idziemy przez bazar i nagle przychodzi mi do łepetyny, że może powinienem skorzystać z okazji i kupić kolejny prezent dla małego Foresta. Niech dzieciak wie, że jego stary znowu podróżuje. Więc wchodzę do sklepiku i oglądam różne bajery. Kiedy pojawia się sprzedawca i pyta, czego szukam, mówię, że ładnego prezentu dla syna. Oczy Arabowi się zapalają, odsuwa jakąś kurtynę i znika na zapleczu, a po chwili wraca. Z zakurzoną drewnianą skrzynką. Stawia ją na ladzie, otwiera. W środku leży duży, lśniący nóż. Sklepikarz ostrożnie przesuwa palce po trzonku. Trzonek jest czarny, drewniany, pełen wysadzanych klejnotów, a ostrze szerokie, zakrzywione i pokryte arabskim piśmidłem. Ten sztylet należał do naszego wielkiego wyzwoliciela, Saladyna Wspaniałego, powiada Arab. Saladyn miał go przy sobie, kiedy w XII wieku pokonał europejskich krzyżowców. To bezcenna pamiątka. Tak, to ile kosztuje? Pytam. Jak dla pana? $19 i 95 centów. Więc wziąłem i kupiłem sztylet. Byłem pewny, że musi być w tym jakiś haczyk, że na przykład za dołączenie listu facet będzie chciał $1000, ale nie chciał, a nawet powiedział, że może wysłać nóż do Stanów bez dodatkowej opłaty. Pomyślałem sobie, kurde, Forest, ale zrobiłeś interes. W liście do małego Foresta opisałem opowiedzianą przez sklepikarza historię sztyletu i ostrzegłem małego, że ostrze jest tak diablo ostre, że można nim ciąć papier, więc lepiej niech uważa na palce. Wiedziałem, że mały zwariuje z radości, jak otrzyma tę przesyłkę. Dołączyłem do chłopaków, którzy szli i potwornie marudzili, no bo faktycznie w całym mieście nie było nic do roboty. Jedynie można było kupić pamiątkę albo napić się kawy. Łazimy po różnych uliczkach, po wąskich, ciemnych zaułkach, gdzie miejscowi sprzedają mydło, powidło i inne takie. Nagle przystaje. W cieniu prowizorycznego daszku siedzi facet, który popija z butli oranżadę i gra na katarzynce. Twarzy gościa nie widzę, ale widzę, że trzyma w łapie sznur, do którego przywiązany jest wielki orangut. Orangut tańczy, facet siedzi i gra, a na ziemi stoi blaszana puszka, więc domyślam się, że to żebrak z małpą, tyle że małpa wygląda jakoś znajomo. Podchodzę bliżej. Przez chwilę orangut gapi się na mnie, jakby nie dowierzał własnym gałom, a potem skacze mi w ramiona. Małpiszon jest tak ciężki, że zwala mnie z nóg. A kiedy otwieram oczy, widzę nad sobą pysk Zuzi, mojego starego kompana z lotu w kosmos i pobytu w dżungli wśród kanibali na Nowej Gwinei. Zuziak łapie zębiskami, gada po małpiemu, popiskuje i obsypuje mnie zaśnijonymi pocałunkami. Nagle słyszę, ej ty, odwal się od małpy. I wiecie co? Patrzę przed siebie, a tam pod daszkiem siedzi nie kto inny jak mój dobry kumpel. Porucznik Dan. Ze zdumienia o mało się nie posikałem. Dobry Boże, woła na mój widok Dan, to ty, Gump? Ano, chyba ja, mówię. A co ty u diabła tu robisz, pyta się mnie. Ano, chyba mógłbym cię spytać o to samo, odpowiadam. Porucznik Dan wygląda znacznie zdrowiej niż kiedy widzieliśmy się ostatni raz, a ostatni raz widzieliśmy się w szpitalu dla kombatantów, gdzie go kazał umieścić pułkownik North. W każdym razie Dan już nie kaszle, troszkę przytył i oczy mu lśnią jak nowe. No cóż, Gump, powiada, czytałem o tobie w prasie. Jedno, trzeba ci przyznać, nie próżnujesz. Najpierw zakpiłeś z Ajatollaha, potem trafiłeś do paki za zniewagę kongresu, następnie wznieciłeś rozruchy w jakimś wesołym miasteczku, potem cię aresztowano i oskarżono o to, że okradłeś miliony ludzi, później przyczyniłeś się do największej na świecie morskiej katastrofy ekologicznej, a także spowodowałeś zmierzch komunizmu w Europie. O, a dość pracowicie.
Spędziłeś kilka ostatnich lat, prawda? Tak, mówię, ale poza tym to niewiele się działo. Porucznik Dan też nie próżnował. Na początku, kiedy go przywieźli do szpitala, myślał, że to już koniec, ale lekarzom udało się go przekonać, że jeszcze ma przed sobą kupę lat życia, więc Dan wyjaśnił z wojskiem sprawę swojej renty, zaczął dostawać forsy i nie musiał się dłużej gnieździć w pudle przed Białym Domem. Trochę podróżował, no, głównie samolotami wojskowymi, bo jako kombatant na ręcie miał do tego prawo, no i w ramach tego latania doleciał do Arabii Saudyjskiej. Jakiś czas temu, powiada, wpadł do Nowego Orleanu, żeby obejrzeć stare kąty i zjeść trochę pysznych ostrygów. W przeciwieństwie do wielu innych miast, Nowy Orlean prawie w ogóle się nie zmienił. A któregoś dnia Dan siedział sobie na Jackson Square, tam gdzie kiedyś robiłem za jednoosobową orkiestrę, kiedy nagle zobaczył małpę, w której rozpoznał naszego Zuzię. A Zuzia całkiem sprytnie zarabiał na swoje utrzymanie. Łaził za facetami, co śpiewali albo tańczyli na ulicy i też podrygiwał rytmicznie. Kiedy pod wieczór blaszane puszki były pełne, małpiszon porywał garść monet, swoją dolę i dawał drapaka. W każdym razie Dan z Zuzią na nowo się skumali. Dan wciąż się nie mógł przyzwyczaić do sztucznych nóg, bo go uwierały. Więc właził do wózka na zakupy i pozwalał się wozić małpie po całym mieście. Jeśli muszę, to wkładam protezy, tłumaczył się. Ale prawdę mówiąc, wolę po prostu siedzieć na dupsku. Ale nie kapuję. Dan, co robisz w tej Arabii? Mówię do niego. Jak to? Co? Toczy się wojna, Forrest. A w każdej wojnie, w której walczą Amerykanie, moja rodzina bierze udział i to od 9 pokoleń. Nie zamierzam zrywać z tradycją. Oczywiście porucznik Dan wie, że jest fizycznie niezdolny do służby wojskowej, ale jak powiada, kręci się w pobliżu i czeka, bo nigdy nie wiadomo, kiedy i do czego może się przydać. Kiedy mu mówię, że przydzielono mnie do zmechanizowanej jednostki pancernej, podskakuje na dupie z radości. Świetnie! Ho-ho! Tego mi właśnie trzeba, woła. Środka lokomocji. Siedząc w czołgu mogę i bez nóg strzelać do Arabów. Poszliśmy do starej, typowo arabskiej części miasta, Kazby, czy jakiej tam było. Kupiliśmy Zuzi banana, a sobie zupę, w której pływały larwy ropuchów, czy no coś równie dobrego. Wiesz, Forrest, powiada Dan, szkoda, że u Arabów nie ma ostryk. Pewnie ich nie uświadczysz w promieniu 2000 kilometrów. Kogo, Arabów? Nie, pacanie, ostryk. Tak sobie gadaliśmy i zanim nastał wieczór, Dan przekonał mnie, żebym go zabrał do swojej kompanii. Zostawiłem go przed wejściem na teren jednostki, a sam poszłem do kwatermistrza po 2 komplety mundurów. Jeden dla porucznika Dana, drugi dla oranguta Zuzi. Wiedziałem, że ze starym Zuzią sprawa nie będzie łatwa, że będę musiał się gęsto tłumaczyć, ale pomyślałem sobie, co mi tam. Obecność porucznika Dana zupełnie nikomu nie wadziła. Niektórzy byli nawet zadowoleni, bo poza sierżantem Krancem i mną był chyba jedyną osobą z naszej kompanii, która widziała wojnę. Gdziekolwiek się teraz ruszał, zawsze wkładał sztuczne nogi, co najwyżej zaciskał szczękę, kiedy go za bardzo uwierały. Mówił, że nie wypada, żołnierz jeździł na wózku sklepowym albo suwał tyłkiem po ziemi. Pewnie nie. Większość chłopaków polubiła też Zuzię. Żeby sobie radzić w życiu, małpiszon nauczył się sprytnie kraść. No i teraz, ilekroć czegoś potrzebujemy, wystarczy mu tylko szepnąć słówko. Codziennie wieczorem siadamy sobie przed namiotem i gapimy się na skudy. No, to takie rakiety, którymi Sraddam do nas strzela. Na ogół nasze pociski niszczą je w powietrzu i niebo rozbłyska się jak na pokazie sztucznych ogniów, ale czasem zdarza się, że nasi pudłują i skud wali w ziemię. Któregoś dnia zjawia się u nas dowódca batalionu. Żołnierze, powiada, jutro o świcie ruszamy do boju. Odrzutowce, pociski, artyleria, wszystko. Zmasowany atak na tych skurwysynów Irakijczyków. Czołgi też.
Damy Arabom do wiwatu. Będą pewni, że to sam Allah dobiera się im do tyłków. Tak im dokopiemy, więc wyśpijcie się, póki możecie, żeby wam starczyło sił na kilka dni. Tej nocy poszłem na spacer aż na sam skraj pustyni. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tak czystego nieba. Wszystkie gwiazdy świeciły jasno, jakby im kto za to płacił. Zacząłem się modlić, prosić Boga, żeby nie stała mi się krzywda ani nic, no bo nie byłem już sam. Miałem dziecko, którym musiałem się zająć. Wcześniej po południu dostałem list od pani Karen. Mama Jenny pisała, że robi się coraz starsza i coraz trudniej się jej opiekować małym Forestem, że wybiera się do przytułka dla bezdomnych prowadzonego przez siostry zakonne, więc musi sprzedać dom, inaczej siostry jej nie przyjmą. Mały Forest będzie musiał zamieszkać w domu dziecka, dopóki czegoś nie wymyślimy. Jest miłym, przystojnym chłopakiem, ale jak to nastolatek wymyka się spod kontroli. W weekendy jeździ autostopem do kasyn w Mississippi i gra w blackjacka. Większość kasyn przestała go wpuszczać, bo jest tak mądry i tak dobrze liczy karty, że zwykle wygrywa. Naprawdę przykro mi z powodu małego Foresta, pisze pani Karen, ale niestety nie mam innego wyjścia. Wierzę, mój drogi, że niedługo wrócisz do domu i wszystko się dobrze ułoży. O, żal mi, pani Karen, tyle dla nas zrobiła, dla mnie i mojego syna, ale w przeciwieństwie do niej nie bardzo wierzę, że wszystko się dobrze ułoży, nawet jeśli wrócę cały i żywy do domu. Wystarczy spojrzeć na to, co dotychczas osiągłem. W każdym razie tak sobie dumam, kiedy od strony pustyni nadciąga coś jakby trąba powietrzna, wiruje przez chwilę pod świecącymi jak jaskrawo gwiazdami, rozwiewa piasek, a potem nagle przemienia się w Jenny. Kurde, ale się ucieszyłem jak goły na widok ubrania. No co, Forest, nie wygląda to wesoło, prawda? Co? Pytam. Jak to co? Nie ruszacie jutro walczyć z wojskiem Husajna? Ruszamy. Dostaliśmy rozkaz. Mówię, no właśnie. Ona na to, a jak ci się coś złego stanie? Co ma być, to będzie. Mówię, a mały Forest? Pyta Jenny. Właśnie, o nim myślałem. Wiem, i nic nie wymyśliłeś, prawda? Tylko to, że z uwagi na niego nie mogę się dać zabić. No tak. Niestety nie mogę ci wyjawić, co się stanie, bo to wbrew przepisom, ale powiem ci jedno. Zapamiętaj sobie, co mówi porucznik Dan. Pokiwałem łepetyną. Trąba powietrzna zaczęła znów wirować i Jenny powoli się w niej rozpływała. Chciałem ją zawołać z powrotem do siebie, ale jej twarz była już prawie niewidoczna. Zanim znikła, usłyszałem głos, cichutki, ale całkiem wyraźny. Ta Niemka podoba mi się, głos Jenny coraz bardziej się oddalał. Jest dzielna, ma dobre serce. Próbowałem coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły mi w gardle, a potem trąba jeszcze mocniej zawirowała i zostałem sam jak palec. Nigdy dotąd nie widziałem czegoś takiego jak następnego dnia rano i mam nadzieję, że więcej nie zobaczę. Jak okiem sięgnąć we wszystkich kierunkach, po wszystkie horyzonty stoją w szeregach nasze czołgi, armaty i transportery, silniki są zapalone, więc połączony hurkot maszyn i jazgot 500 000 żołnierzy brzmi jak nieustający ryk tygrysa oszalałego. Z wściekłości wielkiego tygrysa o świcie pada rozkaz, że mamy ruszać do boju i wypieprzyć z Kuwejtu armię tego skurwiela Sraddama, więc ruszamy. Sierżant Kranz, którego awansowano na kaprala, porucznik Dan i ja. Jedziemy razem w jednym czołgu. Zuzia robi nam za maskotkę. Kurde, ale te dzisiejsze czołgi różnią się od tamtych z Wietnamu. Tamte z Kubańce prowadziło się normalnie. Jak traktor, a
Ale to było 25 lat temu, a te obecne wyglądają od środka jak pieprzony kosmolot, czy co? Mają komputery, kalkulatory, jakieś przyrządy, co bez przerwy buczą i mrugają. Kurde, flaki, mają nawet klimatyzację. Znajdowaliśmy się w czołówce ataku, no i wkrótce nadzialiśmy się na wojsko skurwiela z Raddama tyle, że ono zapieprzało do tyłu, nie do przodu. Sierżant Krantz puścił kilka serii z działa, porucznik Dan wcisnął gaz do dechy. Prujemy po piachu tak szybko, jakbyśmy frunęli. Ze wszystkich czołgów strzelają, gdzie wybuchają wybuchy. Zuzia zatyka sobie palcami uszy, bo hałas jest niemiłosierny. Hurra! Hurra! Krzyczy porucznik Dan. Patrzcie, jak gnojki spierdalają! To prawda, spierdalali. Byliśmy na samym przodzie, innych naszych czołgów nie było widać. Wojsko Sraddama umykało, aż się za nim kurzyło, porzucając pojazdy, ubrania, samochody i meble skradzione w Kuwejcie. W pewnej chwili przejeżdżaliśmy przez długi most i zanim jeszcze dojechaliśmy do końca, zobaczyłem, że jeden z naszych bombowców pikuje. Ledwo zdążyliśmy na drugą stronę, kiedy most zwalił się do wąwozu. Spojrzałem w tył przez lusterko. Zostali po tamtej stronie. Chciałem porozumieć się przez radio, dowiedzieć się, co mamy robić, kiedy nagle nadciągła wielka burza piaskowa i po chwili nie było nic widać. A radio zgasło. Może powinniśmy stanąć i czekać na instrukcję? Pytam Dana. Tam on na to. Zobacz, jak skurwiele spieprzają. Trzeba ich dalej pogonić. No więc, dobra. Goniliśmy ich przez cały dzień i prawie całą noc. Dokoła wciąż się kotłowała burza piaskowa. Nic nie było widać nawet tego, czy jest dzień, czy noc. Ale my dzielnie pruliśmy dalej przed siebie. Raz czy dwa razy minęliśmy po drodze zagrzęzione w piasku czołgi i Sraddama, więc przelaliśmy sobie od nich paliwa. Wiecie, mówi w końcu porucznik Dan, na moje oko przejechaliśmy z 500 kilometrów. Sierżant Krantz zagląda do mapy. Jeśli tak, mówi, to powinniśmy być tuż pod Bagdadem. W tym samym momencie burza piaskowa wreszcie się kończy. Jest piękny, słoneczny dzień. Przed nami szosa, a na szosie znak. Bagdad, 10 kilometrów. Zatrzymaliśmy się na chwilę, otwarli włas i wystawili na zewnątrz łby. Patrzymy, no i faktycznie w oddali majaczy Bagdad. Mnóstwo białych domów, jakieś złote wieżyczki na dachach, ale kurde, flaki. Gdzie są nasi? Musieliśmy ich zostawić daleko w tyle, mówi sierżant Krantz. Chyba powinniśmy na nich poczekać, mówi Dan. Nagle orangut Zuzia, który ma wzrok jak najlepsza lorneta, ożywia się, zaczyna dziamgać, wymachiwać łapami, wskazywać paluchem kierunek, skąd przybyliśmy. Co to? Pyta sierżant Krantz. Na horyzoncie widać jakiś sznur pojazdów, które suną w naszą stronę. No, nareszcie, mówi porucznik Dan. Nasi. Jacy nasi, do cholery, jacy nasi, ryczy sierżant Krantz, który przytknął do oczu lornetkę i gapi się w horyzont. To cała pieprzona armia iracka. Nie tylko wyprzedziliśmy naszych, ale wyprzedziliśmy również i ich. A to ci heca, mówi Dan. Wygląda na to, żeśmy się znaleźli między młotem i kowadłem. Optymista. Myślę sobie, z jednej strony nadciągająca armia iracka, z drugiej skurwiel Sraddam we własnej osobie. Zaraz nam się skończy paliwo, powiada Dan. Moim zdaniem powinniśmy jechać do miasta i poszukać jakiejś stacji benzynowej. Co? Czyś ty zwariował? Krzyczy sierżant Krantz. A masz lepszy pomysł? Pyta się go Dan. Bez paliwa będziemy drałować na piechotę. Wolisz iść czy jechać? Myślę sobie, nie głupio Dan gada, no bo niby nie robi różnicy, skoro i tak nas zabiją, ale po jaką cholerę się męczyć i pocić, jeśli można jechać w klimatyzacji, nie? Gam, a ty jak uważasz? Pyta się mnie sierżant Krantz. Mnie tam wszystko jedno, mówię zgodnie z prawdą. A wtedy Dan powiada, dobra chłopaki,
Więc jedziemy pozwiedzać Bagdad. I żeśmy pojechali. Jedno wam powiem. Byliśmy w stolicy Sraddama równie mile widziani jak bękarty na zjeździe rodzinnym. Na nasz widok jedni ludzie uciekali z wrzaskiem i krzykiem, inni obrzucali nas kamieniami, ale nic, krążymy po uliczkach, szukamy stacji benzynowej. W pewnym momencie Dan mówi, że powinniśmy stanąć i pomyśleć nad tym, jakby się zamaskować, bo inaczej możemy mieć poważne kłopoty. No dobra, stajemy, wysiadamy i rozglądamy się dookoła. Czołg jest tak zakurzony, że prawie go nie widać. Jedyne, co nas zdradza, to wymalowana z boku amerykańska flaga, która prześwituje przez brud. No, szkoda, mówi sierżant Krantz, że nie mamy błota na gąsienicach. Moglibyśmy nim zamazać flagę. Dan uważa, że to świetny pomysł i posyła mnie, żebym z rowu, co się ciągnie wzdłuż ulicy, przyniósł trochę wody. Zrobimy sobie własne błoto. Kiedy podchodzę bliżej, okazuje się, że tym rowem wcale nie płynie woda, tylko brudne ścieki, ale trudno. Zatykam nosa i zanurzam wiaderko. Wracam do swoich i bierzemy się do roboty. Jedną ręką na zmianę trzymamy się za nosy i wachlujemy powietrze, a drugą mieszamy te ścieki z piaskiem, robimy błoto i zalepiamy nim flagę. Kiedy kończymy, Dan powiada, że jak nas teraz złapią, to wezmą nas za szpiegów i rozstrzelają. Sierżant Krantz daje Zuzi wiaderko z nową porcją ścieków na wypadek, gdyby błoto odpadło z flagi i trzeba było ją znów pacykować, po czym wsiadamy i ruszamy w dalszą drogę. Jeździmy sobie to w lewo, to w prawo i błotko świetnie spełnia swoją rolę. Czasem ktoś na nas spojrzy, jak go mijamy, ale już nikt nie krzyczy ani nie wali w czołg kamulcami. Wreszcie docieramy na stację benzynową, ale wygląda jakoś pusto. Dan mówi, żebyśmy sprawdzili, ja i sierżant Krantz, czy jest ropa. Wysiadamy i kurde, od razu robi się straszne zamieszanie. Ze wszystkich kierunków wyjeżdżają jakieś dżipy i transportery, prują w naszą stronę, potem hamują z piskiem opon. Kucnęliśmy z sierżantem za koszem na śmieci i czekamy, co będzie. Po chwili z jednego z transporterów wysiada jakiś gość, ma duże, krzaczaste wąsy, zielony mundur polowy, na łbie czerwony berecik. Wszyscy w koło kłaniają mu się i podlizują, jakby facet był jakąś miejscową szyszką. Ja pierdolę, szepcze mi do ucha sierżant Krantz. To Hussein we własnej osobie. Wystawiam łeb, mrużę oczy, no i faktycznie gość wygląda, wypisz, wymaluj jak Sraddam na zdjęciach. Idzie w stronę jakiegoś budynku i na początku wcale nas nie zauważa. Nagle staje, obraca się napięcie i wlepia gały w czołg. Wszystkie Araby, co mu towarzyszyli, natychmiast zaczynają wymachiwać bronią i ustawiają się dookoła czołgu. Jeden gramoli się na wierzch i grzecznie puka do włazu. Pewnie Dan myślał, że to my, bo nie spytał, kto tam, ani nic, tylko otworzył i kurde, flaki. Zamiast naszych pysków ujrzał 20 wycelowanych w siebie luf. Araby wyciągli ich ze środka, znaczy się Dana i Zuzię, po czym kazali im stanąć pod murem i unieść do góry ręce, więc małpa stanęła, a Dan usiadł, bo wcześniej zdjął sztuczne nogi. Skurwiel Sraddam bierze się pod boki, patrzy na Dana z Zuzią, potem na tych swoich podlizuchów i wybucha śmiechem. No i co? Nie mówiłem, że nie ma się czego bać, że Amerykanie są mocni tylko w gębie. Patrzcie, piękny, nowoczesny czołg, a w środku kto? Kaleka i gość włochaty jak goryl. Widzę, że porównanie do goryla sprawia Zuzi przykrość. Cóż, ciągnie dalej Sraddam. Skoro nie mają na czołgu żadnych znaków rozpoznawczych, to znaczy, że szpiegują. Dajcie im, chłopcy, po papierosie i spytajcie, czy chcą coś powiedzieć, zanim zginą. Nie wygląda to zbyt wesoło, zupełnie nie wiemy, co robić, ani sierżant Krantz, ani ja.
Bez sensu byłoby rzucać się na żołnierzy ze straży przybocznej Sradama, bo tylu ich jest, że zastrzeliliby nas już. Do czołgu nie możemy się dostać, bo jest pilnie strzeżony. Dać dyla też nie możemy, bo po pierwsze nie wypada, po drugie dokąd? Mielibyśmy zwiać. Dean pali ostatniego papierosa, Zuzia swojego drze na kawałki i zjada. Pewnie małpisz, on myśli, że to ostatnia wieczerza, czy co? Przez chwilę nic się nie dzieje, a potem skurwiel Sradam idzie do naszego czołgu i gramoli się do środka. Po paru minutach wysuwa łeb i drze się do straży, żeby przyprowadziła mu więźniów. Cała trójka znika w środku. Okazuje się, że Sradam nigdy w życiu nie widział tak nowoczesnego czołgu. Nie wie, jak ustrojstwo działa, ani nic, więc postanowił odwlec egzekucję, dopóki Dan z Zuzią nie pokażą mu, co i jak. Przez jakiś czas tłumaczą mu pewnie, co do czego służy, a potem włączają silnik, powoli wieżyczka się obraca, działo się obniża i wreszcie celuje prosto w Sradamową straż. Strażnicy mają coraz głupsze miny. Zaczynają jazgotać nerwowo, gdy wtem przez czołgowy megafon rozlega się głos Sradama, który każe wszystkim rzucić broń i podnieść do góry ręce. Araby robią, co im szef każe. Wtedy z włazu wyskakuje Zuzia i macha. Do nas. Do sierżanta Kranca i mnie, żebyśmy migiem wleźli do środka. Kiedy znikamy w czołgu, małpa chwyta wiaderko, chlusta jego zawartość strażnikom w twarze i pędem odjeżdżamy. Araby stoją w tabunach kurzu, krztuszą się, trzymają za nosy, wachlują powietrze. Dan prowadzi czołg jedną ręką, a drugą przytyka pistolet Sradamowi do łba. Forrest, weź to ode mnie, mówi, dając mi broń, i celuj w łobuza. Jeśli wykona jeden fałszywy ruch, rozwal mu baniak. Sradam płacze, przeklina, a i wzywa na pomoc swojego Allaha. Musimy zatankować, inaczej cały plan weźmie w łeb, powiada Dan. A jaki jest plan, pytam go, dostarczyć tego żałosnego skurwiela do generała Szajskopfa? Niech go wrzuci do pierdla, albo lepiej postawi pod murem. Tak jak on nas postawił. Kiedy Sradam to słyszy, składa łapy jak do modlitwy, osuwa się na kolana, to wznosi modły do Allaha, to nas, błaga o litość i takie tam wyczynia hece. Każ skurwielowi się zamknąć, mówi do mnie Dan. Nie mogę się przez niego skupić, cholera, Forrest! Wiesz, jakie to wredne skąpiradło? Kiedy mu powiedziałem, że chciałbym przed śmiercią dostać talerz smażonych ostryk, oznajmił, że tu nie ma ostryk. Jak to możliwe, żeby człowiek, który rządzi całym krajem, nie mógł zdobyć dla skazańca kilku nędznych ostryk? Wredne skąpiradło, ot co? I nagle Dan wciska hamulec. No, nareszcie, kurwa, mówi, stacja benzynowa. Zaczyna manewrować czołgiem, żeby ustawić go przy zbiorniku z paliwem. Z budynku wyłazi jakiś Arab i patrzy, co się dzieje. Sierżant Kranz otwiera właz i pokazuje mu na migi, żeby wlał nam paliwa. Arab kręci makuwą, jazgocze po swojemu i wymachuje łapami, jakby się opędzał przed natrętną muchą. No dobra, bratku, myślę sobie. Chwytam za kark skurwiela Sradama i wystawiam jego łeb na zewnątrz. Oczywiście z przytkniętą do czoła bronią. Arab natychmiast się ucisza, a mina mu się zrzedza. Sradam cały czas krzywi się do mnie i błaga o litość. I tym razem, kiedy sierżant Kranz pokazuje Arabowi, że chcemy paliwa, ten w podskokach napełnia nam baka. Tymczasem Dan mówi, że trzeba lepiej zamaskować czołg, bo musimy się przebić przez całą armię wroga, która dyma z powrotem na chatę. Najlepiej, powiada, byłoby skombinować iracką flagę i przyczepić ją do anteny radiowej. Okazuje się to całkiem proste, bo flagów jest w Bagdadzie jak mrówków. Na każdym drzewie, na każdej latarni. Wszędzie. Więc przywiązaliśmy flagę do anteny, a potem rozsiedliśmy się wygodnie w czołgu. Ja, porucznik Dan, Zuzia, sierżant Kranz, no i Sradam z przytkniętym do łba gnatem
I ruszyliśmy na poszukiwanie naszych. Jedna rzecz, jaką można powiedzieć o pustyni, to to, że jest płaska. Druga rzecz to to, że jest na niej gorąco. A jak się jedzie w czołgu w 5 osób, to jest bardzo gorąco. Wszyscyśmy marudzili i narzekali na upał, a potem nagle zmieniliśmy temat narzekań, bo na horyzoncie pojawiła się pieprzona armia iracka. Oczywiście ich czołgi zasuwały w naszą stronę. No i co teraz robimy? Pyta sierżant Klantz. Będziemy udawać jednego z nich, odpowiada Dan. Jak? Pytam. Patrzcie i podziwiajcie, mówi porucznik Dan. Cały czas jedzie prosto w armię przeciwnika. Myślę sobie, zaraz w nich wyrżnie i nas pozabija. Ale wcale nie ma inny plan. Kiedy sekundy dzielą nas od kraksy z Arabem, Dan daje ostro po hamulcach i obraca czołg tak, jakby chciał dołączyć do szeregów irackich. Po spotkaniu z generałem Szajskopfem, Araby chyba robią w gacie ze strachu, bo na nas w ogóle nie zwracają uwagi. No dobra, kiedy już jesteśmy obróceni twarzą do Bagdadu, Dan zwalnia. Irackie czołgi mijają nas i zostajemy sami na pustyni. A teraz, mówi Dan i wskazuje na Saddama, jedziemy przekazać dowództwu tego podłego agresora, kurwa jego mać, Kuwejtu się mu zachciało. Dalej to poszło jak z płatka. Kiedy zaczęliśmy się zbliżać do naszych, Dan zatrzymał czołg i powiedział, że musimy się teraz ujawnić. Kazał mnie i sierżantowi Krancowi wysiąść, ściągnąć iracką flagę i zdrapać błoto z flagi amerykańskiej. Wzięliśmy się do roboty i wiecie co? Po raz pierwszy w mojej długiej karierze zdrapywacza błota miałem wrażenie, że to, co robię, ma sens. Po raz pierwszy i ostatni. No dobra. Z czystą i lśniącą flagą z boku czołgu bez trudu przedostaliśmy się przez linie amerykańskie. Po drodze brnęliśmy przez wielkie chmury dymu, co się unosił znad szybów naftowych w Kuwejcie. Saddam kazał je podpalić ze złości, że przegrał wojnę. Widać nie umiał przegrywać. Kiedy wjechaliśmy na teren obozu, zapytaliśmy kilku żandarmów, gdzie jest kwartera generała Szajskopfa. Błądziliśmy z 5 godzin, zanim ją w końcu znaleźliśmy. Zniecierpliwiony sierżant Kranz powiedział, że jedyne, co żandarmy umią robić, to aresztować ludzi, bo wskazywać drogi to na pewno nie potrafią. Dan przyznał mu rację i dodał, że Gump jest tego najlepszym dowodem, znaczy się ich aresztanckich umiejętności. Poszliśmy z sierżantem Krancem do kwartery generała powiedzieć mu, kogo przywieźliśmy z Bagdadu. Wchodzimy do środka, a tam akurat trwa konfederacja prasowa. Terkoczą kamery, błyskają flesze. Generał pokazuje dziennikarzom film nakręcony przez kamerę zamontowaną w jednym z naszych bombowców. Bombowiec pikuje i zrzuca bombę na most. Na ekranie widać pojedynczy czołg, który ledwo zdążył przejechać na drugą stronę mostu, zanim ten zwalił się do wąwozu. Skurwiel, który jedzie tym czołgiem, mówi generał Szajskopf i stuka linijką w ekran, to największy szczęściarz w całej pieprzonej armii irackiej. Wszyscy w pokoju, oprócz mnie i sierżanta Kranca, wybuchają śmiechem. My patrzymy przerażeni, bo to nasz czołg z nami w środku, ale nie protestujemy ani nic, bo nie chcemy popsuć generałowi występu. Dopiero jak generał skończył gadać z dziennikarzami, sierżant Kranz podszedł i szepnął mu do ucha, jaką mamy dla niego niespodziankę. Generał, na oko całkiem sympatyczny wielkolud, zrobił głupią minę. Sierżant Kranz znów coś szepnął, a wtedy generał wybałuszył gały, chwycił sierżanta za łokieć i wyleciał z nim na zewnątrz. Ja w te pędy za nim.
Kiedy doszliśmy na miejsce, generał Szajskop wdrapał się na czołg i wsadził łeb do środka. Po chwili wysunął go. Ranny boskie, krzyknął i zeskoczył na ziemię. Wkrótce Den podciągnął się, wylazł na wierzch i przysiadł na masce, a Zuzia obok niego. W czasie, kiedy nas nie było, Den z Zuzią związali Sradama i wetkli mu w usta knebel, żeby przestał jazgotać. Nie wiem, gdzieście u diabła byli i co robili, powiada do nas generał, ale wiem, żeście dali dupy. Mówi sierżant Kranz, zapominając o dobrych manierach. Złapaliście Husajna. Kto was, kurwa, o to prosił? Wścieka się generał. Jak to? Panie generale, dziwi się Dan, przecież Saddam Husajn to nasz wróg. To z jego powodu toczy się wojna, no nie? Niby tak. Ale ja otrzymuję rozkazy bezpośrednio od prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Herberta Walkera Busha. Ale panie generale, żadne. Ale... Mówi generał i kikuje na wszystkie strony, jakby sprawdzał, czy nikt nas nie podgląda. Dostałem wyraźny rozkaz, żeby nikt nie ważył się schwytać tego dupka, którego macie w czołgu, a wy, psia krewco, przez was prezydent się na mnie wścieknie. Bardzo przepraszamy, panie generale, mówi Den, nie wiedzieliśmy o rozkazie, no ale teraz, skoro pojmaliśmy skurwysyna, to co z nim mamy zrobić? Odstawić z powrotem, powiada generał. Jak nie rykniemy wszyscy razem. Co? Odstawić z powrotem? Generał Szajskopf macha ręką, żeby nas uciszyć, ale panie generale, pan chyba nie rozumie, mówi sierżant Kranz. Ledwośmy uszli z życiem, to żadna frajda jeździć po Bagdadzie czołgiem amerykańskim, w dodatku podczas wojny. No, właśnie... Popiera go Dan. Byliśmy jedynymi Amerykanami w mieście, a teraz powróciła cała iracka armia, więc... Rozumiem, co czujecie, chłopcy, mówi generał, ale rozkaz to rozkaz, a mój brzmi odstawić skurwysyna. No to ja się wtrącam do rozmowy, a nie moglibyśmy go... zostawić na pustyni, żeby sam sobie wrócił do domu. To byłoby niehumanitarne, oburza się generał. Ale nie musicie wjeżdżać do samego Bagdadu. Stańcie jakieś 8 czy 10 kilometrów od miasta i tam wypuśćcie skurwysyna. Co? 10 kilometrów od miasta? Rykliśmy chórem, ale jak powiedział generał, rozkaz to rozkaz. Dobra, nabraliśmy paliwa, przekąsiliśmy co nieco w kuchni polowej i przygotowaliśmy czołg do drogi. Zrobiło się już dość późno, ale pomyśleliśmy sobie, że może przynajmniej upał nie będzie nam tak doskwierczał. Przed wyjazdem sierżant Kranz przyniósł Sradamowi kolacje pyszne. Kotlety wieprzowe. Ale ten podziękował. Ja nie wiem, czy nie lubił kotletów, czy nie był głodny. Pal go licho. Płonące szyby naftowe rozświetlały całą pustynię. Było jasno jak na stadionie podczas meczu. Posuwaliśmy się naprzód całkiem szybko, mimo że ciągle musieliśmy wymijać jakieś przeszkody. Wygląda na to, że Iracy zajęli nie tylko Kuwejt, ale również rzeczy należące do mieszkańców Kuwejtu, ich meble, Mercedesy i inne dobytki. Ale potem spieprzali w takim pośpiechu, że je porzucili na pustyni. Jazda do Bagdadu była nudna, więc dla rozrywki wyjęłem Sradamowi z pyska knebel. Kiedy mu powiedziałem, że odwozimy go z powrotem do domu, zaczął beczeć, krzyczeć i od nowa wznosić modły, bo był pewien, że kłamie i że chcemy go zatłuc. Wreszcie się uspokoił i uwierzył, że nie wykręcam kota ogonem, tylko za cholerę nie mógł pojąć, co nam odbiło. Porucznik Den wyjaśnił mu, że to akt dobrej woli. Trochę się ożywiłem.
Powiedziałem Sradamowi, że jego sąsiad, Ajatol z Iranu, to mój dobry znajomek i że kiedyś załatwiałem z nim interesy, a Sradam na to: mam same kłopoty przez tego starego pierdołę, oby smażył się w piekle, oby do końca wieczności jadł flaki i peklowaną golonkę. A widzę, że dobry z pana chrześcijanin, powiada porucznik Dean. Sradam nie bardzo wie, jak na to odpowiedzieć, więc po prostu milczy. Po jakimś czasie zobaczyliśmy w oddali światła Bagdadu. Dean zwalnia, żeby silnik ciszej hałasował, i powiada, że na oko jesteśmy 8 czy 10 kilometrów od miasta. Wcale nie, mówi Sradam. Jesteśmy 12 albo 14. A od czego masz nogi, skurwysynu jeden? Pod dom cię nie podwieziemy. Mamy lepsze rzeczy do roboty. Po tych słowach sierżant Kranz i ja wyciągliśmy Sradama z czołgu. Sierżant Kranz kazał mu się rozebrać do rosołu, pozwolił mu tylko zatrzymać buty i czerwony berecik na łbie. A potem obrócił go twarzą w stronę miasta. W drogę, Kutasino! Powiedział i dał Kutasinie kopa w tyłek. Kiedy go widzieliśmy po raz ostatni, Sradam sadził przez pustynię jedną łapą, zakrywając się z przodu, a drugą z tyłu. No dobra, rozkaz wykonaliśmy, więc zawracamy i prójemy z powrotem do Kuwejtu. Spokój, cisza, nic się nie dzieje, tęsknię za małym Forestem, ale przynajmniej mam przy sobie kumpli, znaczy się porucznika Deana i Zuzia, a poza tym już niewiele czasu zostało mi w wojsku. Gdyby nie warkot silnika i czerwone światełka mrygające na tablicy rozdzielczej w czołgu, byłoby zupełnie czarno i głucho. Wiesz, Forest, mówi Dan, to już chyba nasza ostatnia wojna. No, mam nadzieję, odpowiadam. Wojna to straszna rzecz, ciągnie Dan, ale kiedy wybucha, nie ma przed nią ucieczki. My, żołnierze, musimy walczyć. W czasie pokoju możemy leżeć do góry brzuchem i zbijać bąki, ale kiedy ojczyzna wzywa, wtedy bagnet na broni do ataku. Nie wiem, Dan, mówię, może ty i sierżant Kranz lubicie się bić, Zuzia i ja wolimy pokój, jesteśmy pacyfisty. No dobra, dobra, niby pacyfista, a za każdym razem, jak się coś dzieje, jesteś w samym środku wydarzeń. Nie myśl, że tego nie doceniam, Forest. Chciałbym już być w domu. O rany, mówi nagle Dan. Co? Pytam. O rany, powtarza i gapi się intensywnie w tablicę rozdzielczą. Co się stało? Pyta go porucznik Kranz. Namierzyli nas. Co? Kto? Nie wiem. Samolot. Pewnie jeden z naszych. Z naszych? O tak. Irackie zniszczyliśmy. A dlaczego nasi nas namierzają? Pytam. O rany. Znów mówi Dan. Co? Wystrzelili. Do nas? A do kogo? Porucznik Dan zaczął szybko zawracać czołg. Nie zdążył. Potężna eksplozja prawie rozerwała nas na pół. W kabinie zrobiło się czarno od dymu. Wyłaźcie, szybko! Krzyczy Dan. A wylazłem na zewnątrz i pochyliłem się nad włazem, żeby pomóc innym. Za mną wygramolił się sierżant Kranz. A kiedy zeskoczył na ziemię, sięgłem w dół po Zuzie. Małpa leżała w kącie ranna i czymś przygnieciona, więc wyciągłem rękę do porucznika Dana, ale jego też nie mogłem dosięgnąć. Przez chwilę popatrzyliśmy sobie w oczy, potem Dan mówi: kurwa, Forest, byliśmy już tak blisko. Spróbuj, Dan, krzyczę. W kabinie błyskają płomienie, unoszą się tumany dymu, pochylam się niżej raz i drugi, ale wciąż nie mogę chwycić Dana. A on patrzy na mnie i uśmiecha się smutno. Niejedno żeśmy razem stoczyli bitwę. No nie, Forest. Szybko, Dan, łapaj moją grabę. Wrzeszczę. Do zobaczenia, przyjacielu. W tym momencie nastąpił wybuch. Wyrzuciło mnie do góry. Byłem trochę potłuczony i trochę poparzony, ale w jednym kawałku, kurde balas, nie wierzyłem
Własnym gałom. Stałem na piachu i patrzyłem, jak czołg płonie. Chciałem wleźć do środka, spróbować wyciągnąć Dana i Zuzię, ale wiedziałem, że to nic nie da. Więc tkwiliśmy, jak te kołki, sierżant Kranz i ja, tkwiliśmy bez ruchu, dopóki czołg się nie przestał palić. Chodźmy. Gump, powiada sierżant Kranz, kiedy jest już po wszystkim. Czeka nas długi marsz. Drałowaliśmy nocą przez pustynię. Przez całą drogę czułem tak potworny ucisk w sercu, że nawet nie byłem w stanie się rozpłakać. Moi dwaj najbliżsi przyjaciele nie żyli. Chryste, nie wyobrażacie sobie tej pustki i tego smutku, jaki mnie ogarnął. W bazie lotniczej, gdzie stały nasze bombowce, odprawiono krótką mszę za porucznika Dana i Zuzię. Nie mogłem się powstrzymać od myśli, że któryś z tych pilotów jest winny ich śmierci, ale pewnie on sam też miał wyrzuty na sumieniu. Poza tym, skąd mógł wiedzieć, że my to swoi? Nocą po pustyni nie zapieprzały żadne amerykańskie czołgi. My też byśmy grzecznie siedzieli w namiotach, gdyby nam nie kazali odstawić Sradama do Bagdadu. Ustawione na polu startowym dwie trumny przykryte flagami migotały w porannym słońcu. Nic w nich nie było, były puste. Z Dana i Zuzi zostało tak niewiele, że ledwo zdołano zapełnić nimi dwie puszki po fasoli. W trakcie mszy sierżant Kranz pochyla się do mnie. Wiesz, Gump, mówi, dobrze, z nich byli żołnierzem. Nawet małpa była całkiem w porządku, nigdy nie okazywała strachu. Może była za głupia? Może, on na to, trochę tak jak ty, co? Trochę. Będzie mi ich brakować, powiada. Ta wycieczka do Bagdadu, to było coś. Tak, to było coś. Kiedy kapelan zakończył swą gadkę, zagrały werble, potem kompania honorowa oddała 12-strzałową salwę i koniec, basta. Po ceremonii podszedł do nas generał Szajskop i obtoczył mnie ramieniem. Pewnie zobaczył, że oczy mi się wilgocą i zaczynam się rozklejać. Przykro mi, szeregowy Gump. Mnie też. Mówię, jeśli dobrze rozumiem, to byli wasi przyjaciele, prawda? Ale nie rozumiem, dlaczego nie mamy u siebie ich akt. Bo zgłosili się na ochotnika.